Gimnazjaliści ruszają do powstania. Pod takim hasłem odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury edukacyjna gra przestrzenna. To kolejne działanie w ramach projektu Wielkopolskie Twarze Powstania Styczniowego. Tym razem uczniowie sami przygotowali zadania gry przestrzennej, a teraz mieli okazję przetestować je, jak sprawdzają się w praktyce. Gra dotyczy Powstania Styczniowego, jest to gra przestrzenna, która będzie tutaj dzisiaj w przestrzeniach właśnie Miejskiego Ośrodka Kultury. Młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego przygotowywała pytania. My z koleżanką tak naprawdę tylko koordynowałyśmy te zadania, troszkę podsunęłyśmy pomysłów, ale generalnie wszystkie 11 pytań przygotowała młodzież. Młodzież w grupach pięcioosobowych musi przejść przez 11 pytań, zadań, które są w różnych właśnie miejscach MOK-u. Każde zadanie jest inne, jedno jest sprawnościowe, jest kilka wiedzowych, trochę artystycznych, także myślę, że będą się bardzo dobrze bawili, a przy tym na pewno czegoś dowiedzą się na temat powstania. Może najpierw uczniowie wzięli udział w warsztatach, w trakcie których konstruowali pytania do gry przestrzennej, następnie te pytania jeszcze były zmieniane, weryfikowane i teraz dalszy udział polega na tym, że pracują w poszczególnych punktach, oceniając zadania uczestników gry. To są pytania bardzo różnorodne, oczywiście dotyczą one powstania styczniowego, dotyczące przebiegu powstania, dyktatorów powstania, zadania praktyczne dotyczące na przykład budowy okopów powstańczych, zadania związane na przykład takie artystyczne z przygotowaniem piosenki, także rozwiązanie testów wiedzowych, także mogę wykazać dużą wiedzą w zakresie różnych aktywności. W ramach gry przestrzennej organizowaliśmy punkty. Było to bardzo trudne zadanie, ponieważ wiedzieliśmy tylko tyle, że będzie bardzo dużo patroli, a punktów musi być 11, muszą być dostosowane do tak naprawdę każdego wieku, zarówno do szkoły podstawowej, jak i szkoły ponadpodstawowej, jak i osób dorosłych. Na punktach przede wszystkim sprawdzamy nie tylko ich wiedzę, ale ich zgranie, zmuszamy ich poniekąd do współpracy. Mianowicie na przykład przy stworzeniu piosenki wspólnie, przy stworzeniu stroju, okopu, naprawdę przeróżne zadania z różnych dziedzin na jeden temat. Tutaj też z perspektywy mojej jako harcerki mogę powiedzieć, że lekcja historii jako gra przestrzenna to jest zdecydowanie coś nowego i coś, co zachęca uczniów do takiej formy pracy, do uczenia się w nowy sposób, nie nudzi ich. Z koleżankami robiłyśmy plakat, który miał zachęcić uczestników i żeby pobudzić ich wyobraźnię, aby pokazali nam, jak oni widzą to powstanie, i ten plakat miał przywołać chłopów do manifestu. Pokazuje mi to, jak można taką grę zaprojektować i jak współpracować z innymi. W grze wzięło udział 80 osób.